Kleber Kojka Erbst przed galą KSW 46, a z nami jest też Szymon, który będzie nam pomagał w tłumaczeniu. Witajcie panowie. Witamy, ola. Ola, to dbą, tranquilo. Ja widzę, że Kleber wygląda naprawdę dobrze. Pamiętam to jego koszmarne ścinanie wagi z Katowic i to, jak się strasznie męczył przed walką o pas z Arturem Kornikiem-Sowińskim. Dzisiaj widzę, jest rewelacja. Kleber sobie chodzi, spaceruje z kolegami z teamu. Rozumiem, że do ścięcia nie pozostało już dużo kilogramów. Po super es muito bom, muito bom sentido, especialmente comparando com esse duro período antes da luta com Kornik em Katowice. Agora parece relaxado. Já o peso tá quase feito? Bom, acho que aquela luta me ensinou muita coisa ali na perca de peso. Como eu falei, foi um erro, foi uma fatalidade que eu fiz durante a semana, que para a luta passada e para essa luta eu já não cometi. Agora falta bem pouco aí, falta só praticamente 2 quilos, 1,5 quilos para me tirar agora à noite ou amanhã de manhã, eu estou mais tranquilo. Na pewno tamta historia sporo go nauczyła, przede wszystkim tego, żeby nie popełnić takiego błędu jak wtedy w tym ostatnich tygodniach przed. Już tych błędów nie popełnił, także tym razem właściwie już tak naprawdę niecałe 2 kilo zostały, więc podejrzewa, że jeszcze albo dzisiaj przed pójściem spać, najpóźniej jutro rano ta waga będzie właściwa, dlatego jest też, może sprawiać wrażenie takiego troszkę spokojniejszego, bardziej wyluzowanego. Przed nami ceremonia ważenia. Ważne wydarzenie, dlatego przede wszystkim ważne dla fanów. Fani chętnie oglądają zawodników przed samą walką w klatce. Chciałabym wiedzieć, jaka jest atmosfera pomiędzy Kleberem i Mateuszem Gamrotem, jego najbliższym rywalem. Amanhã, ainda antes da luta, vamos ter a cerimônia de pesagem. O que podemos esperar? Qual é o ambiente entre você e Gamer? Como pode percorrer esse encontro de vocês antes da luta? Bom, acho que se pode esperar respeito, porque acho que é uma coisa que eu tenho por ele e acho que ele tem por mim também. Dificilmente vocês vão ver eu desrespeitando algum adversário meu. Acho que o mais importante aí é o respeito e acho que provavelmente é isso que vocês vão ver. A gente vai deixar para ser maduro e brigar e ver quem é melhor lá dentro da jaula no sábado. Trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy widzieli jakieś objawy braku szacunku, czy prowokacji, czy jakichś wygłupów, to raczej nie. Jego zdaniem jakby w sporcie bardzo ważny jest szacunek. On ma szacunek dla Gamera i ma takie, no właściwie pewność, że Gamer w stosunku do niego też. Dlatego żadnych jakichś takich niesportowych atrakcji raczej na ważenie nie należy się spodziewać. Będą chcieli swoją wyższość, swoje przygotowanie, swoją jakość udowodnić, okej, ale dopiero w klatce w sobotę, nie wcześniej. I a propos tej klatki, to chciałabym zapytać. Mateusz Gamrot jest zawodnikiem, który jest znany ze swoich umiejętności zapaśniczych oraz dobrej gry parterowej, bardzo dobrej gry parterowej. Kleber jest nazywany w naszym kraju również czarodziejem parteru. Czy my możemy się spodziewać tego, że przez 5 rund będą panowie się kulać i szukać szansy dla siebie na skończenie walki? Czy tak jak to się mówi, jak spotyka się dwóch parterowców, to możemy się spodziewać wojny w stójce? Ambos i você i Gamer są conhecidos como especialistas da luta do chão, ali especialmente do wrestling, você de jiu-jitsu, e isto significa que podemos esperar 5 rounds no chão. Ou, se calhar, como às vezes acontece, quando são dois especialistas do chão, vão se bater de pé. Bom, é difícil falar, eu acho que eu vou para a minha especialidade, que é o jiu-jitsu, como ele vai para a especialidade dele, eu vou tentar defender minhas artes marciais, que é o jiu-jitsu, como ele vai tentar defender o jiu-jitsu dele. Mas eu estou preparado, eu estou bem treinado, aposto que ele também. Vai depender muito do decorrer da luta. Acho que pode ser que a gente desenvolva um pouco na trocação, pode ser que desenvolva chão, mas eu acredito que essa luta aí não vai acontecer os 5 rounds. Bardzo trudno coś przewidzieć. Oczywiście, jakby będzie się starał wykorzystać swoją najsilniejszą broń, czyli jiu-jitsu, tak jak Gamer na pewno swoje najmocniejsze umiejętności, to oznacza, że pewnie gdzieś jeden i drugi będzie do tej walki w parterze dążył, natomiast wcale nie musi tak być. Naprawdę trudno przewidzieć, jak to się potoczy. Równie dobrze może zdecydować jakieś obalenie, może się to skończyć w stójce. To, co wydaje mu się, że może niemal na pewno odpowiedzieć na twoje pytanie, czy będzie 5 rund w parterze, nie, bo jego zdaniem nie będzie 5 rund.
Dobrze, jeśli chodzi o Mateusza Gamrota, no to w zasadzie wszyscy pewnie pytają Klebera o to samo. Skończmy więc temat samego Mateusza. Chciałbym zapytać o Klebera i o jego najbliższe plany. Co po ewentualnym zwycięstwie z Mateuszem Gamrotem? Wycieczka o wagę wyżej i walka o drugi pas? Si, já tenho alguma ideia, alguns planos para o futuro depois da luta com o Gamer, o que pode acontecer se vai perder, o que pode acontecer se vai ganhar, se calhar ir para uma categoria mais alta e lutar para o segundo cinturão? Bom, eu falei nas últimas entrevistas que eu penso sim em disputar o cinturão lá de cima, porém acho que é um passo de cada vez. Eu tenho uma missão a ser cumprida ainda esse final de semana, esse sábado. Então, primeiro eu quero ter o meu cinturão, eu quero ganhar essa luta, que eu acho que é importante, e o futuro eu vou pensar depois, mas há possibilidade sim. Porém, por enquanto eu quero ganhar o cinturão e quero estar bem na minha categoria, eu quero essa vitória, eu preciso dessa vitória. Wspominał już w kilku wywiadach, że no, oczywiście nie wyklucza takiej ewentualności, że miałby w przyszłości powalczyć o ten pas kategorii wyżej, natomiast no, na razie stara się w przyszłość nie wybiegać, absolutnie ma misję do wykonania i czy uda mu się tę misję wykonać, to się okaże w ten weekend. Na tym się teraz w 100% skupia. To jest jego podstawowy cel, ten pas, który już był jego i chciałby, żeby znowu był. Natomiast później no pewnie jest to możliwe, nie wyklucza tego, ale jakiekolwiek rozważania, plany, przymiarki to będą miały sens dopiero wtedy, jeśli wygra w sobotę. No i na koniec prośba o typowanie walki, która również odbędzie się na KSW 46, pojedynku byłego rywala Klebera, czyli Marcina Wrzoska, z Selahattinem Parnas. Jeżeli ma swój typ, to chciałbym, żeby się z nami podzielił. I para o fim, a pergunta sobre a outra luta do evento KSW 46, o teu antigo rival zombie, Marcin Wrzosek, contra o Selahattin Parnas. Como pode percorrer essa luta e qual pode ser o resultado? Pô, eu acho que é uma luta e eu vou falar pra você que acho que esse é um dos cards do KSW que mais está me deixando empolgado para assistir, porque, ó, como eu falei, é um dos cards que só tá tendo peso leve. Eu acho que pra gente isso é um feito muito, muito bacana, porque quando eu comecei a lutar um KSW era só peso pesado e hoje praticamente é um evento só de peso leve. Mas em relação a essa luta aí, eu prefiro não dar o meu palpite, mas eu acho que vai ser uma luta muito dura. Já lutei com zumbi, sei o quanto o zumbi é duro, bate dolorido, ele bate para machucar, mas o Parzan já mostrou aí que tem um coração e tem um gás infinito, que vem para brigar também. Mas vai ser uma luta difícil. No, przede wszystkim chciałbym podkreślić to, że kolejna walka w kategorii, jego kategorii, która przykuwa taką uwagę, w kategorii, która jego zdaniem jest teraz jedną z najlepszych w KSW, która jest taką wizytówką KSW, a tak nie było. Sam Kleber pamięta, kiedy zaczynał w KSW, to te walki w tej kategorii nie budziły aż takiego zainteresowania, a teraz jest to być może taka flagowa w ogóle kategoria KSW. Natomiast co do tej konkretnej, no to strasznie trudno mu typować. Nie bardzo by chciał, ale też naprawdę jest mu trudno, bo z jednej strony wie, jak bije się zombie, miał okazję tego doświadczyć, ma naprawdę taki mocny cios, mocno bije i szuka okazji, żeby to wykorzystać. Z drugiej strony Parnas też już nam się pokazał jako zawodnik i o takich umiejętnościach, możliwościach czysto fizycznych, ale też o ogromnym sercu do walki, więc tutaj typowanie jest bardzo trudne. To, co mniej więcej można przewidzieć i wytypować, to to, że to powinna być bardzo ciekawa walka. To ja na koniec w takim razie życzę, żeby te 2 kilogramy zeszły praktycznie podczas snu i widzimy się jutro na ceremonii ważenia. Então, boa sorte, que 2 quilos chegam-se quando vai dormir e até mais ver no peso e na luta. 2 quilos não é tão fácil assim, foi por causa de 1 quilo que eu não bati da última vez e perdi meu cinturão. Então, por isso que eu falo que agora eu aprendi com meus erros e já prefiro tirar bem antes, mas prometo amanhã bater o peso certinho e sábado dar um grande show pro público polonês. Acho que tanto eu como o Gamarote. No, tak łatwo nie spada ta waga. Gdyby tak było, to by nie było takiej historii poprzednim razem, kiedy właściwie kilograma zabrakło do tego, żeby wagę zrobić i przez to stracił pas. Natomiast no, tym razem już wszystko wie, co i jak błędu nie popełnił. Nie ma wątpliwości, że jutro na wagę wniesie odpowiedni ciężar i dzięki temu w sobotę da show i jest przekonany, że Mateusz Gamrot też.
Dziękuję pięknie. Dziękuję.